Siemanko, siemanko. Przed 12:00. Niedziela. No, przejechałem się do Zgierza. Mało gołębi. Ludzi też mało. Ale jakby ktoś chciał te pocztowe, to bardzo ładne tam. Bardzo ładne w tym Zgierzu pocztowe. Nawet miałem chęć kupić. No, tam chodzą. Ale ładne czerwone, jakieś tam tygrysy. Ale mówię, Sebastian, na co ci to potrzebne? Samczyk, pokażę wam tego gołębia, wybitnego lotnika z Krakowa. Tutaj te są. Ten dziad na noc nie wchodzi tu. No ale może coś z tych jajek, jak go coś nie zeżre. Śpi po dachach. Łajzy takie. Pokażę wam zaraz tego gołębia z Krakowa, co wczoraj opowiadałem. Ale to za chwilę. Wejdę może tutaj do tych. Czy nie wchodzić do tych? Nawet nie wiem, co tu się dzieje. No, do łąbki pod wolierą. Będą siedziały pod wolierą. Takie wynalazki. Te to i tak do sprzedania, te czarne widymy, więc... A może ten to jeszcze może na wystawę by się załapał, ale... To musi się wszystko popierzyć. Jeszcze tu muszę posprzątać. O, tutaj ładna siwka mi się wychowała. O, gdzie uciekasz? Samiczka siwa, niebieska. I tutaj są dwa nakrapiane. Ten jeden nakrapiany tu wchodzi, ale to nie jest jego rodzina. Jeden taki, drugi taki. I tu nie wiem, o, falowy sobie siedzi. I tu chyba się coś wylęgło, czy się nie wylęgło? O, jest! Nawet chyba dwa są, co? Kurde, to są czuwy, to... Chodź na to. No nie, patrz mi stąd. O, po tych falowych mewkach. No są dwa jakieś. Nie wiem, co to za obrączkowanie. O. Takie bobki. Tutaj nic jeszcze nie ma. Ta woła jeść. Tu nic się nie wylęgło. Tu się coś wylęgło pod winderami. Pokażcie się. O, dwa młode. Tu siedzą, tu muszę przypilnować, bo... O, i tutaj jest tata tych. Czekajcie, tu jeszcze coś jest? Coś chyba jest, bo skorupki. O, jest. O, jeden. A drugi się chyba kluje, albo nie wiem. I tu coś zniosło. I tutaj dwa brejszwance. Jeden czerwony. I ładny na białych plecach. Czerwony, a drugi falowy. O, ma... O Jezu. O, taki falus. Ten ma trochę taki kuperek. Ale go zostawiłem. Niech sobie żyje. Ciebie zaraz nakarmię. O, to jeść chcę. Jeść. Zaraz cię nakarmię. Wodę ci dam. A tak to żyją. No, większość tu gołębi to jest, te stare to są pod woliery, więc wychowane w wolierze, więc to jest dla nich naturalne. Naturalne, nie? Tu im zaraz sypniemy. No, bo takiego berlinka czy ten to ja wydam 500 zł i sobie kupię, nie? Ale mewka
To choćbym chciał wydać 500, to nie ma nigdzie, bo mi nikt nie sprzeda takiego gołębia. Tak samo jak takiego czerwonego, krwistego, co tu chodzi. Ładny. Ten się wychował u tych wiedeńskich, to sobie łazi, nie? Tutaj też kilka lalek to chodzi, nawet kilkanaście. Kilkanaście lalek. Nagramy, co jest w tym. To, co się wychowa, to mi się nawet nie chce przerzucać. Tutaj wiedeński się też jeden czy kilka po tych Niemcach. No to też powinienem wziąć. To już się pierzy. Ale tak został pod tą wolierą, to tu wam chciałem pokazać. Te są takie. No. O. Nie wiem, jak wam to pokazać, je nagrać. Żeby to było dobrze widać. O, wiem. O, tak. Ramkę wyjmiemy. O, tu są te motylki warszawskie. Tu im sypę drobnego, ale już wyjadły. Ale też takie galanty. O, i tu jeszcze jest wiedeński jakiś wolierowiec młody, a tam się coś chyba kluło. Nie wiem, jedno jajko. No i tak to jest. Pokażę wam tego czempiona. Mówię wam, lotnik z Krakowa. Berlinki to tam widzieliście, jak wyglądają. A ten wiedeński to fajny samczyk. Zobaczcie, jaki postawny. Pokażę wam, pokażę. Zgaszę im światło. Schowałem tamtego, bo to naprawdę jest tak wybitny lotnik, że żeby mi nie wyskoczył. Tutaj go schowałem. O. O, i to kupiłem w Zgierzu jeszcze. Całe wiadro. No i worów, i całe beczki się zapełniły zbożem, drobnych nasion. No co tam można kupić? O, proszę państwa, wybitny lotnik z Krakowa. Syn mi kupił taką pamiątkę. Na wycieczce był teraz. I się śmiałem, ale siwucha. Siwy samiec widać, gruby dziób. Lotny, skrzydła. Nie no, fajne, śmieje się, no śmieszne takie. O, niech sobie tu siedzi. Lotniczek. Ja w tym. Jeszcze kupiłem, no, ten Patagon. I wszystko w słomie. Lęgi jeszcze, będzie po lęgach, to będziemy sprzątać. Trochę drożdży, całą aptekę, drożdże to te, kupiłem tego Baksa. No się im, będę z tym Patagonem to dawał, to wiecie, apteki nie będę pokazywał, bo tu wszystkie leki niedozwolone. A, jeszcze tego żółtka wam chciałem nagrać. On tu gdzieś jest. Żółte. O, takie są widynki. Żółty, widzicie go gdzieś tam? O, jest tutaj.
Zobaczcie jaki żółty, jaka barwa. Białe plecy. Ten na wystawę pójdzie, samczyk. O, tamten samczyk, jeszcze tu, ten, jeszcze taki niebieski tu jest ładny. A, i jeszcze falowy jest jeszcze. Zapomniałem o nim. Tam jest ten niebieski, to jest piękny, jaśniuteńki. Też na białych pleckach. Tu są młode takie. Jeszcze gdzieś tu jest falus. A, siedzi tamten falowy. O, ten już tu przyszedł. Już tu przylazłeś? Masz trochę drobnego. O. Już z tej mańki przyszedł. No, falowy tam siedzi. O, kobla windrej. Ładny ten falowy. Plamkę ma taką na łebku. No i tu jeszcze jest czerwony ten polski, co się jeden uchował. Te wychodzą. Czarnulki. Jest, i gołębi. O, tam to ciekawe jest, bo takie wysokie na nogach. Wszystko się musi popierzyć. O, falowy przyleciał. Falowy mewek. Jak mówiłem, jeszcze będę miał tych. Ale widzicie, już koniec lęgów. Zobaczcie na stare. Jakim z tyłu już pióra. U kolegi się pytałem, to jeszcze nie wyrzucają. U mnie już wyrzucają. O, stary dziobie. Zobaczcie, jakie ma z tyłu już. Już im z tyłu się robią takie zastrzały, tak jak ten Blawinder. O, tamten żółty. Już koniec lęgów, no. Jeszcze raz tego żółtka. Ten piękny. Rzadka rasa. Niestety. O, i tutaj. Ach, ziarenko mu wpadło jakieś. On ma taką kropkę przy oku, ale ładny, krwisty. Zostawię sobie, nie wiem czy to samiczka, czy samczyk. Ładny gołąb, chyba samiczka. O. Tak to wygląda, zobaczyliście krakowiaka. Może te też niech sobie wyjdą. O, zobaczcie jakie buciczki. O, na słoneczko sobie wyjdź. No już wszystkim te kapcie tak, o, widzicie jak odrastają z tyłu? Już wyrzucają te sępie pióra z tyłu i... Końcówka lęgów, już końcówka i nie będzie. Ile to można tych młodych ciągnąć? Ten to fajny. Zarobisty. O tak, temu jak rosną z tyłu czarnemu. O, idzie. Te sępie pióra takie z tyłu, nie? Już koniec lęgów. Widać po gołębiach. Styrane, jak ja patrzę na te jasne, to... Jak one siedzą... na dachu... albo w gołębniku, jakie one są... poniszczone, to aż mi ich szkoda jest. Trochę tych młodych. Ogólnie, czy te wiedeńskie, to... wszystko to... trochę wieje, gołębie nie lubią, jak tak wieje, nie? O, to samczyk jest Blawinder. To gruka jak... O, czy ta mewka taka masłowa? Ja mówię żółta na krapiana, ale ona jest taka masłowa, nie? Bo żółty to jest tamten, co jest pod wolierą. A to jest takie masłowe, jak te. Taka perłowa jakby. Fajne, delikatne groszki. Można wtedy takie pokrzyżować i zobaczymy, co za rok wyjdzie. Jeszcze koledze obiecałem. Coś muszę dać. O. Chyba będzie trzeba zaszczepić tygodnie. O, czy ten czerwony, jaki krwisty. O, ta to fajna jest. Czy nawet ją by można było dać do tego, nie? Czerwonego.
też mogłoby coś fajnego wyjść. A tam jeszcze jest tych czerwonych, widzieliście, nie? Dobra. Narka. Miłej niedzieli. Te se będą tu do wieczora latać. O. Chodzić będą sobie, zbierać. Trzymajcie się ciepło wszyscy. O, zobaczcie tam jak młode. Kurde. W środku budowy tam siedział. Chodzi po tym. Dobra. Na razie.